Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już odcinku, oczywiście z Worms Revolution. I dzisiaj wykonamy sobie siódmą misję z rozdziału Strach, czyli jak widzicie, wykonamy tą misję i już w kolejnym odcinku, o ile nam się uda oczywiście, bo zgaduję, że będzie trudna, to wtedy będziemy już walczyć z bossem, a to już będzie coś. Jak wygramy z bossem, to nam odblokuje się ostatni już akt, można tak to nazwać. No i dobra, wszystko jak widzicie sobie tutaj poprzechodziłem, aż dwa na złota, jedno na srebro, tam chyba dwa na... Jakoś tam poprzechodziłem. Chyba, czekajcie, a w sumie to zobaczmy. Jedno srebro, brązy chyba... zaraz. A nie, dwa srebra, dwa brązy, dwa złota, więc... no jak widać... kurczę, wyrównanie tak idę. No ale dzisiaj będzie, jak mówię, ta misja, a potem już boss. Kwiatki od spodu. Kim jestem, aby cię zatrzymywać, kiedy tak dobrze sobie radzisz? Widzę, że te śmiertelne starcia cię wciągnęły. Zobaczymy, czy poradzisz sobie tak dobrze i z tym zadaniem, oby tak było. I oby tak było, ponieważ ruszamy i jak mówię, mam straszną ochotę wygrać i zniszczyć przeciwników na miazgę. I'll be honest. A deathmatch mission is about as fair as being sewn into a sack full of gibbons. We have to take that chance. Well, you do, I'll be fine. But even if you don't come back, you will be hailed as Dogs of War, which happens to be the name of the pet food company I've promised your bodies to. Good luck, lads. I'm with you most of the way. Oh, don't they love their taunting? Stupid, taunting idiots. Think they're so big? Huh. The bigger they are, the harder they hit. Bring it on, ladies. Seek out a route to these little gems. They could tip the power balance. You go on without me, soldier. I'll only slow you down from this comfy chair. Advance! Dobra, już widzę, że misja zajebiście trudna. Zobaczcie, ilu tu jest przeciwników. Wow. Dobra, to, że łatwo nie będzie... już to wiem. Już to cholera wiem. W ogóle mam pewien pomysł, nie wiem, czy on wypali. Już na sam początek, zobaczcie, zbiornik z wodą, mina, która... znaczy, mógłbym ich wszystkich jakoś pod wodę w miarę ściągnąć. Nie wiem, czy to w ogóle wypali, czy jest sens czegoś takiego. No, ale ja lubię zawsze próbować. Bum! Wow. Wypaliło. Ciekawy jestem, co się stało z tą miną. Oby... najlepiej to, żeby ich, no fajnie, nikogo z nich nie zrzuciło nigdzie. A szkoda, bo dwie miny się tam znalazły. No spadaj, ty pełzaczu. Jakby koleś padł, ale za to dwóch gości jest na akumulatorku. Ej, to jest też dobry motyw, słuchajcie. Dobra, ja sobie policzę, ilu ich tam jest. Tam jest 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatnio było ich więcej, ale ostatnia misja nie była wcale taka trudna, jak się wydawało początkowo. Okej, okay, Reaper, 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 co ja z tobą, chłopcze, zrobię? Co ja zrobię? Spróbujemy strzelić tak, żeby ten koleś wpadł rzeczywiście do tych min. Jakby mi się udało tak fajnie przycelować, to a nuż się uda, bum! Oczywiście się nie udało. Wycelowałem fatalnie. Cholera, a zobaczcie, tam są dwie miny, które tylko czekają na to, żeby ktoś tam zginął. Cholera. Fajnie byłoby też, no teraz Judy oberwie, zgaduję, bo jest tak, albo ten, glizda ludzka. Bo oni są tak akurat na celowniku. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Auć. Ale wyleciałem. Ale spadłem. I to zobaczcie, gdzie jest mina. Cholera, 70 życia. Dobra. Tam w ogóle było powiedziane o tych paczkach. Ostatnio mówili o paczkach i te paczki mi nic nie dały. Ale tu jest owca. No ta paczka jeszcze jakoś powiedzmy się przyda. Tylko teraz boję się tak uderzyć, żeby... znaczy no muszę tego dziada spróbować załatwić. Boję się, że Judy też może zginąć, niestety, może do tego dojść. Fajnie byłoby też stąd się jakoś fajnie ulotnić, ale widzę, że z tym może być kolejny problem, bo tutaj nie wejdę oczywiście. Dobra, nie, słuchajcie, trzeba spieprzać, nawet jeżeli na minę, to trzeba, ała. Cholera, no zobaczcie, no ta mina powinna zaraz zostać zdetonowana, no jakiś, no kurde, no wszyscy ją otoczyli z każdej strony. Ale powiem wam jedno, już się obawiam o tą misję, bo jest tak trudna, że nie wiem, czy ja sobie z nią poradzę. A za pierwszym razem, jak nią gram, to raczej na pewno nie. No ale cóż, bez ryzyka nie ma zabawy. Ile razy już tak myślałem, że mi się nic nie powiedzie, a potem jakimś cudem... o, czy ten głupek wpadł prosto na minę? Może nie prosto na minę, ale ta mina też się przesunęła i Judy nie żyje. Tak, ja wpadłem na prosto na Judy'ego. Wow! No, jeszcze koleś przeżyje, powiedzcie mi, bo to ten chyba... nie, to był inny. Tylko boję się, że Rambo oberwie teraz jeszcze mocno, bo Judy zginie. No właśnie, auć. Jeszcze jest pod wodą. Niedobrze. Straciłem, można powiedzieć, prawie dwóch od razu. O,
Dobra, jeszcze muszę w ogóle, tak właściwie, mam telekinezę, będę potem poniszczyć te przedmioty. To wypadałoby zniszczyć, wiecie co, to działko, bo ono może mi trochę tak przeszkodzić potem. Nie wiem, czy mi się uda oczywiście je rozwalić. Nie, strzeliłem... Dobra, mój strzał nie był zły, ale zupełnie nie celowałem w to miejsce. Najlepsze jest to, że ten akumulatorek jest trochę wytrzymały i nie został zniszczony. Cholera. No, są niebezpieczeństwa. Już widzę, że ta misja już niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Teraz boję się, że Reaper oberwie. Nawet nie Rambo. Jak już ktoś miałby zginąć, to wolałbym, żeby Rambo. Bo jest osłabiony, jest pod wodą i te sprawy. Ale raczej pójdzie na Reapera strzał. A jak zostanie mi jeden, sorry, ale tutaj na 8, to... Nie widzę tego. Po prostu tego wtedy już nie będę widział, żeby to jakokolwiek miało sens. Nie no, chcę jednak chyba Rambo zabić. Nie wiem, co ty tu zamierzasz, że musisz podchodzić, przecież dobrze byś wymierzył granat bez najmniejszych problemów. No chyba, że knuje coś złego. Jednak nic złego, po prostu tak sobie zaplanował. Dobra, znalazł się pod wodą, miał dużo życia? Nie, on miał mało życia. No nie, miał dużo życia. Oj, niedobrze. Owieczkę? Rzućmy mu owieczkę Dolly. Why not? Ja lubię owieczkę Dolly. Ej, nie uciekaj tam! Cholera! Owca za daleko skoczyła. Niedobrze, bo stracił mało. Owca zabiera bardzo dużo, ale znaczy no mało nie stracił, ale powinien stracić znacznie więcej. Potem wypadałoby jeszcze dostać, nie wiem, albo w ten akumulatorek walnąć tak porządnie. Oni mają jakichś naukowców? Nie widzę. O, jeszcze będą w stanie we mnie trafić. Strzelają tam. Może też chcą się dobrać do paczki. Kto ich tam wie? Ja ich tam nie ogarnę. Liczę, że tym razem jednak strzelę nie w tych gości, tylko w to, co chcę. O, idealnie. A nóż jeszcze koleś dostanie od ognia? O tak! Ogień zadziałał. Epic. Tylko, że goście chyba przeżyją, co nie? No, wiedziałem, że... No, 69... Nie, 7. Stracił, nie zabiło go, ale no... Nie wydaje mi się, żeby oni mieli tu naukowca. Tu wszyscy wyglądają jak coś jak zwiadowcy. Nie mają naukowca. I to dobrze. Nie mają, to się cieszę. Są w ogóle, no, można się tego też było spodziewać, że tą paczkę jednak zbiorą. O, nie zbiorą? Co on tu knuje? Knują coś złego i niedobrego. A ten koleś jest pod wodą, aha, dobra. Tego smarkiem nie muszę się martwić, bo już właśnie w tym momencie giniem. No są dość mocno poosłabiani. Serio. A ten koleś jest pod wodą, czy nie? Nie. Dobra, ja muszę pomyśleć, jak załatwić tego frajera. Myślę, że najlepszym sposobem to będzie po prostu granat. O, ładnie. Powinien zginąć. 30, pięknie. Naprawdę pięknie. Załatwiam ich powolutku, są trochę poosłabiani, wiadomo. Ale niestety nie aż tak bardzo. Ich tu wciąż jest, zobaczcie, 5, którzy nic nie oberwali. A oni sobie robią coraz lepsze przejście do strzałów z daleka. Chyba nie muszę wam mówić, że jeżeli chodzi o strzały z daleka, no to jednak przeciwnicy mnie tu miażdżą. Bo jednak to są komputery. Oni mają swoje sposoby. No, choćby tak jak teraz. Ała, już... O! A to zaskoczenie. Byłem pewien, że tym razem jednak pójdzie glizda ludzka. Zginię, ale nie. Dobra, myślę, że warto spróbować tak właściwie, chociaż spróbować. Wow, ale wiatr, o kurwa. O kurwości, ej, ale mnie zwiewa. Ja tu nie chciałem lecieć w ogóle. Chciałem w inne miejsce. Ale dobra, jak mnie tak zwiało. Holy shit. Widzieliście tą w ogóle minę? Bo ja jej wcześniej nie zobaczyłem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Ej, tych dwóch gości stanęło obok siebie. Stanęli na sobie dokładnie, nie obok siebie. Nie mówię, że chyba nie mogę zmarnować takiej sytuacji. Na podłożenie dynamitu, a na co innego? Powiedzcie sami. No, musiałem podłożyć. Dobra, schowajmy się gdzieś tu w rogu. Wiem, że to nie jest najlepsza kryjówka. A ci goście nie wlecą do wody, no bo jak? Bym za dużo chciał. A teraz już niestety dzieje się, co się dzieje. Poczekajcie sekundkę, chwila przerwy. Dobra, sorry ludzie, już jestem z powrotem, już możemy dalej grać i już widzę, że moje ustawienie, chociaż wzmocniłem się aż o 50 życia, to nie jest za dobre. Bo już straciłem to 50 życia, które właśnie nawet trochę więcej, które zdobyłem. O mój Boże, naprawdę nie mam za bardzo pomysłu, jak ja to powinienem wykonać. Tyle wam powiem. Znaczy, może jakiś tam pomysł mam, coś tu mam ogólnie i te sprawy. Co, smocza kula? Nie, mam to, użyję. Co tam, mogę? Mogę. Bigo, może wpadnie do wody. No, znaczy wiem, że mógłby zginąć i tak by zginął normalnie, ale chciałem, żeby wpadł do wody, chciałem, żeby cierpiał. Jestem zły. No i teraz już niestety ci goście się rozdzielą. No dokładnie, wiedziałem, że nie będą stać w miejscu i patrzeć jak kołki. To byłoby zbyt piękne.
Co nie zmienia faktu, że jest sposób, żeby ich zabić. Jeszcze w jednej, no teraz to już średnio. No wycie, ty gnoju mały. Teraz już nawet się stąd nie mogę wydostać. Dobra, wiecie co, ja bym tutaj nie tak kombinował. Kombinowanie to jedyne, co mi może dzisiaj po prostu się udać. Przede wszystkim jest tu apteczka. Tak, jest. Dobra, skończyło mi się to, co prawda. Mam jeszcze spadochronów trochę. Wow, ale one napierdalają. Zdrowo. Wow, i to przesunąłem nawet. Dynamit. Dobra, rzeczywiście coś cennego. Tylko spytam się, czy to się nie osunie. Czy to się już tak zablokowało na dobę. Ej, cholera, co jest? Moja od klawiatury mi się jeszcze to pospsuło coś chyba. Takie miałem wrażenie. Bogi bi. Okej, to jest dobre. Dobra, może użyjemy tego, aczkolwiek ja z tego nie umiem strzelać tak właściwie. Ej, no, dawaj, dawaj. Wiem, że nie umiem, ale zostało mi mało czasu. Ej, no, idź w dół, idź w dół, idź w dół, idź w dół, idź w dół. No i w dupę. Nie wyszło, chociaż? Chociaż tak. Dobra. Oj, chciałem prosto w niego trafić, ale i tak wyszło. Tak mniej więcej. Musiałem się spieszyć, bo widzieliście, że miałem mało czasu. Jej, nie wiedziałem, że to idzie tak łatwo przesunąć. Kto by pomyślał? Tylko, że teraz boję się, że ten frajer zwiadowca coś tu wymyśli. Żeby mnie tu ciachnąć. O, albo kogoś innego. Au. Pod wodą? Jasne. No nie, no... Co, jest pod wodą, czy nie? Cholera, myślałem, że jest pod wodą. Już nie zdążę nic zrobić. No, dynamit i ta broń to nie jest jakiś szczyt marzeń, o których po prostu tu marzyłem o tych broniach. Nie wiem, liczyłem na... Nie wiem, osła? Też nie, bo tutaj teren jest zaraz. Tu mogę wejść, czy nie mogę? Dobra, nie mogę chyba. Czy może mogę, może nie mogę? Ja tu muszę spróbować, słuchajcie, coś na szybko wymyśleć, bo... Misja ogólnie bardzo trudna i widzę, że wykonanie jej tak od razu... O, tu jest jeszcze taki kawałek, muszę na niego uważać. Nie wiem, czy widzicie go. Taki został, malutki. Liczę, że w niego nie walnę. Bum! Pięknie, szmato, zginęłaś. Co nie zmienia faktu, że wciąż jest ich tutaj dość dużo. I oni nie są jakoś nie wiadomo jak poosłabiani. I przede wszystkim są w dobrych pozycjach. I z daleka to, no, teraz zresztą strzelam, wiem w co i ja już będę jeszcze zatruty. Jakbym został zatruty, to już właściwie to jest już mój, no już będę zatruty. O ty gnoju. Chociaż nie, no chyba, że nie, już myślałem, że może zaplanował, że w ten oberwie. Reaper. Ale to już byłaby chyba mała przesada, no, pomyślcie sami. Gdyby on jeszcze potrafił coś takiego, przeciwnik mój, zrobić. Dobra, ten mech to mi jakoś tak, znaczy jego będę mógł łatwo zabić. On będzie bardzo łatwy do zabicia, bo jest obok tej skrzynki z tą całą robką. Ale co ja zrobię z wami, wy gnoje małe? Też muszę coś tu ciekawego przemyśleć. Tu jest zbiornik z wodą, tylko tu nie ma na co nawet spuścić. Dziwnie to brzmi, ale co tam? Zginiesz! Bum! Pięknie. Może schowajmy się gdzieś tu. Spadł. Spadł, stracił dużo życia. Ale ich jest wciąż czterech. No i teraz któryś zginie. I znaczy któryś zginie, któryś oberwie mocno, bo może nawet glizda nie zginie, ale oberwie mocno. Bo myślę, że tu po prostu rzuci granat. Jeżeli nie bazukę, to granat. Nawet jeżeli ten granat wpadnie do dołka, to i tak oberwę trochę. A jednak bazuczka. Bazuczka, suczka. Bum. No, w fajnym miejscu się ulokowałem, jak mówię. Jest to po prostu o tyle niebezpieczne, moi drodzy, wszystko. To wszystko jest tak bardzo niebezpieczne, że aż szok. No mam dynamit, ale co z tego, co mi po dynamicie? Z całej siły. Bum! Na to liczyłem, że jakoś tak oberwie. On zginie. Oj, ale już kolejnych tak z daleka ciężko będzie ponapieprzać. Ciekawy jestem, czy on coś wykombinuje. Ten mały frajer. Ten, którego niby zabić moim zdaniem nie jest trudno, bo jakby to się postawiło dynamit, to nie jest martwy. Tylko, że dynamit to... No, wiedziałem, że raczej będzie tutaj... Nie będzie chciał wykonywać gwałtownych ruchów. Bo on mi tutaj najmniej zagraża z wszystkich. To się super fajnie zablokowało, muszę przyznać. Dosłownie. Czy ja mogę coś tu zrobić? Mam w ogóle teleport. Teraz będzie chyba runda tego. Czy ja to bym najlepiej chciał jakoś pieprznąć w tego dziada? No, powiedzmy, że to nie do końca tak wyszło jak chciałem, ale dwóch gości leży koło siebie. Okej. Słuchajcie, robi się niebezpiecznie, robi się gorąco. Tyle wam mogę powiedzieć. Gorzej, że oni teraz zabiją jego, bo miałem ciekawy pomysł. Ale on będzie... A, cholera. Chciałem tu dać dynamit. Już po moim pomyśle z dynamitem. Nie wiem, czy ja powinienem bić jakoś w tamten sposób i Janusz gdzieś tam liczyć, że się coś trafi? Bo oni będą tam jakoś obrywać, tylko że mnie pierwsi pozabijają.
zrobimy to troszkę inaczej. Już trochę czasu zmarnowałem w tej rundce. Zdaję sobie z tego dobrze sprawę. Dobra, weź tak. Ale jeszcze trochę go też zostało. On jest już osłabiony, wiadomo, ten mój. Ale jeżeli nawet on ma zginąć, to lepiej chyba niech zginie tak, żeby spróbował jeszcze pozabijać ich tu dość tak wyraźnie. Czy ja naprawdę muszę się sam zabić? Mam pomysł na moją śmierć. Jeżeli nawet stracę 4 życia, to jeszcze tego gościa osłabię. A stracę te 4 życia. Dokładnie. Ten powinien... nie zginął. Cholera. No ten oberwał. Tak jak chciałem, tak naprawdę wszystko wyszło. Oboje mają po 10 życia. Tylko, że ten koleś teraz rzuci granat. Więcej niż pewne? Uwierzcie mi, że tak. Albo strzeli z bazuki. Coś zrobi, właśnie. Co? No dobra, nie zrobił tego tak inteligentnie, jak się można by tego spodziewać po moich przeciwnikach. Najgorzej będzie, jak ja spadnę stąd. No wiecie, ja to tak co sobie tak myślę. O, tak równiutko spadnę, a nóż wyjdzie. Zrobimy tak, dajmy 5 sekund. Rzućmy to w ten sposób. Odbij się jakoś tak, żeby ten strzał akurat jeden poszedł tam gdzieś w nim. Tak! Jasna cholera, ale fart. Akurat jeden wpadł prosto w niego. Słuchajcie, znów jestem niesamowita bitwa. No, powiedziałem wcześniej, że zabicie tego gościa to nie jest jakiś wielki problem. Żeby się nie okazało inaczej. Wszystko, jak mówię, jest możliwe. On się nie rusza, tak jak myślałem. On dalej nie wie, co zrobić. Jaki wiatr? Wiatru nie ma. Niezbyt sprzyjająca okoliczność. Liny mógłbym używać, ale jestem z niej tak słaby, że to może się okazać moja największa porażka. Czy to jest dobra myśl? Spadek stąd jest olbrzymi. Ale ja zawsze myślę. Ja zawsze mam jakiś plan. I tym razem... O nie, 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 ja spadam stąd. Holy shit. Dobra, nie wyszło nic. Zaraz, którym ja tutaj przyciskiem powinienem nacisnąć? Dajmy sobie linę. Zaraz, wiecie co, nie chcę tego podstawić po prostu. Dobra, muszę oddać strzał. Jedyna słuszna myśl. I teraz pytanie, czy oddam go celnie, czy nie? Jeżeli nie, to mogę się pożegnać ze zwycięstwem, ale udałem idealnie. Słuchajcie. Nie wiem, czy ja mam takiego farta w Wormsach, czy ja po prostu jestem aż tak zajebisty. Powiedzcie mi, nie wiem, bo ale znów wyszło. I think you're the bravest worm I've ever met. Or the daftest. Either way, well done. To niesamowite, dostałem jeszcze złoty medal. O mój Boże. Udało się, moi drodzy. Odblokowaliśmy kolejnego bossa. Bossa tego poziomu. Boss Dr. Frankenrobal, coś takiego. Wow. Powiem tyle, słuchajcie, jestem zajebiście zmęczony. Uwierzcie mi, sorry. Ale ja teraz po każdej misji w Wormsach jestem strasznie zmęczony. Szczególnie jeżeli wygrywa się taki pojedynek, w którym ma się taką stratę do przeciwnika. A i tak idzie sobie poradzić. Musicie przyznać. Chyba dobry jestem w te Wormsy. Albo jak mówię, mam dużo farta. Sami zadecydujcie, sami napiszcie w komentarzach. Ja wiem jedno, moi drodzy. Chcę się z wami już na dzisiaj pożegnać. Tak więc, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie już teraz ocenić, skomentować, zasubskrybować. My widzimy się już wkrótce. Tak więc, cześć i czołem wam wszystkim. I narka!